Czyli o godzinę wcześniej. Gdy wicelider gości przedostatni zespół w tabeli, który w tym sezonie nie wygrał jeszcze na wyjeździe, mecz może mieć tylko jednego faworyta. Był nim Widzew. Przyjechaliśmy do wicelidera polskiej ekstraklasy i na pewno zdajemy sobie sprawę z wartości Widzewa, ale my gramy o utrzymanie się w lidze i na pewno tutaj będziemy walczyć. Nie wiem, jak się zakończy ten wynik, ale ja jeszcze raz powtarzam, będziemy tutaj walczyć. Czy zagracie ofensywnie, czy raczej zachowawczo? No, ja muszę powiedzieć, raczej zachowawczo. Będziemy szukać okazji zdobycia bramki z kontry. Może nam to się uda. Obserwowałem ostatnio zespół Widzewa na kasecie wideo, a więc ja uważam, mamy tu jakieś szanse. Z jakim nastawieniem Widzew przystępuje do dzisiejszego meczu? Z takim samym nastawieniem, jakie było w Stalowej Woli, jakie było z Petrochemią, jakie było w Lechem Poznań. Pomimo porażki zespół bardzo dobrze grał i uważam, że dzisiaj powinni takie same spotkanie rozegrać. Czy na Widzewie mówi się o zdobyciu tytułu Mistrza Polski? Nie, po prostu ja mogę powiedzieć po cichu, że zadałem sobie sam już ten cel, żeby zdobyć wicemistrzostwo. To też jest wartościowa zdobycz, a do mistrza poczekałem jeszcze. Podopieczni Franciszka Smudy atakowali od początku meczu. Stworzyli w pierwszych 45 minutach bardzo dużo dogodnych do zdobycia bramki sytuacji, ale w tej części grali nieskutecznie. Zaskoczony indolencją strzelecką gospodarzy był obserwujący spotkanie były napastnik Widzewa, ostatnio grający w Austrii, Marek Koniarek. Mi się wydaje, że mecz jest ładnym widowiskiem. Widzew powinien prowadzić 3-0. Z tych sytuacji, co miał, powinien przynajmniej dwie trzy bramki strzelić. Jak powinien Widzew zagrać w drugiej połowie, żeby wygrać ten mecz? Musi zagrać tak samo jak w pierwszą połowę, atakować w dalszym ciągu, ale po prostu musi wykorzystywać te sytuacje, co ma. Jak pan ocenia postawę łódzkich napastników? No, powiem szczerze, że w dzisiejszym meczu troszeczkę muszą bardziej być skoncentrowani pod bramką, bo mają sytuację, dobrze się im grało, mają sytuację, powinni coś strzelić. Mówi się o pana powrocie do polskiej ligi. Ile w tym jest prawdy? Jeżeli pan powróci, to do jakiego klubu? No, wczoraj zakończyłem sprawy w Austrii, przywiozłem certyfikat do domu, mam w domu, także na pewno zacznę grać od nowego sezonu, ale mam kilka propozycji. Muszę jakąś wybrać. Jaką? Może pan nam zdradzić tajemnicę? Sam jeszcze nie wiem, mam kilka. Mam także trzy propozycje z klubów austriackich, ale nie wiem, czy tam już wyjadę, bo już byłem w dwóch klubach, dwa kluby splajtowały, także trochę ostrożnie do tej sprawy podchodzę. A z Polski, no, prawdopodobnie zostanę na Śląsku, ale jeszcze nie wiem. No. Jak pan myśli, jak potoczą się losy tego meczu w drugiej połowie spotkania? Myślę, że Widzew strzeli tą jedną bramkę i wygra ten mecz. Przewidywania Marka Koniarka sprawdziły się po części. Łodzianie wygrali, ale zdobyli dwie bramki. Pierwszą w 47 minucie Zbigniew Wyciszkiewicz. Autorem drugiej był Marek Bajor, który po wyśmienitym podaniu piętą Grzegorza Mielcarskiego ze stoickim spokojem wymanewrował obrońcę ruchu i strzelił drugą bramkę dla Widzewa. No, ja uważam, że wygrała drużyna, która podyktowała tutaj warunki. Grali dobrą piłkę, wiadomo, są wiceliderem, przymierzają się do tytułu mistrza Polski. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja chcę podziękować moim piłkarzom za zaangażowanie i walkę. Szkoda, nie udało się, gramy dalej. Ja uważam, że zdecydowanie zasłużone zwycięstwo nasze było. Rozegraliśmy naprawdę takie spotkanie jak poprzednie. Piłkarze od pierwszego gwizdka do końca dali z siebie wszystko. Za to zasługuje im się duże pochwały. Co przede wszystkim zadecydowało pana zdaniem o zwycięstwie Widzewa? Chyba wola walki, wola wygranej. To była przede wszystkim domena naszego zespołu. Czy po tej porażce Ruch ma jeszcze szansę utrzymać się w Ekstraklasie? Dopóki piłka w grze, będziemy walczyć. Między Legią a Widzewem wciąż 3 punkty różnicy, ale mimo wszystko to nie jest wiele. Możemy być więc spokojni o ciekawy ligowy finisz.